allume le monde. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwu, ale mnie się bardzo podoba pięćdziesiątka w zespole szkół numer jeden. Prawda? Wspaniale jest. Pięknie wszystko przygotowane, wspaniałe występy. Mamy niezmiernie zdolną młodzież, no i oczywiście bardzo dobrze przygotowanych nauczycieli, bardzo dobrze przygotowaną kadrę i wszystkich pracowników szkoły. Proszę Państwa, pięćdziesiątka to jest fajny wiek, bo po pierwsze patrzymy trochę wstecz w te lata minione, tak jak dzisiaj spojrzeliśmy dzięki naszej szkole na Wilanowie. To już jest pewien bagaż doświadczeń. To są z reguły odchowane dzieci. Więc zaczyna się jakby taki nowy etap w życiu szkoły. Zanim o tym nowym etapie, to chciałabym za ten poprzedni podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców miasta Giżycka, wszystkim pracownikom szkoły, począwszy od pierwszego pana dyrektora, którego córka dzisiaj jest na sali, pani Joanna Hampel. Poprzez wszystkich dyrektorów, nie wiem czy wymienię wszystkich, więc może nie będę ryzykować. Pan dyrektor tutaj macha do wszystkich, natomiast teraz nie jest już w roli dyrektora, tylko dyrektora szkoły, tylko dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Wszystkim pracownikom, nauczycielom, absolwentom, wszystkim pracownikom szkoły. Pozwólcie Państwo, że złożę kwiaty na ręce pani Franciszki Gabicht, która pracowała w tej szkole przez wiele lat. To jest takie uhonorowanie wszystkich pracowników szkoły na Wilanowie. Proszę Państwa, jeszcze wspominając te dawne chwile, tutaj widzimy zdjęcia, które w postaci albumu za chwilę przekażę na ręce pani dyrektor. Album przygotowała pani Renata Jurgielewicz, która tu jest z nami. I mam nadzieję, że przynajmniej części tych zdjęć nie macie Państwo w swoich archiwach, ponieważ odnaleźliśmy je w archiwach pani Szarskiej. No i zostało to zebrane w postaci albumu. I teraz przechodzę, proszę Państwa, do tych nowych czasów, do współczesnych, a zatem wracamy do tego, że pięćdziesiątka to jest fajny wiek, bo zaczyna się taki drugi etap w życiu człowieka. Kiedy, jak to już mówimy, te dzieci odchowane, jak to wspomniał pan dyrektor, można być babcią albo dziadkiem i wtedy można już realizować siebie, spełniać swoje marzenia, a to widzieliśmy dzisiaj. Wspaniałe występy, realizacje pasji, tego życzę właśnie szkole na następne lata. Udanych, wspaniałych, zdrowych pięćdziesiątek, kolejnych pięćdziesiątek i wszystkiego dobrego spełniania swoich pasji i swoich marzeń. Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, dzieciom oczywiście przede wszystkim. Dziękuję. I jeszcze na ręce pani dyrektor dwa aparaty fotograficzne. Cóż, tyle wspaniałych chwil w szkole, że trzeba to uwieczniać. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.
pani dyrektor, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym na pewno padnie dużo słów gratulacji, wiele wspomnień. Ja dołączam się do tych wszystkich życzeń, do tych wszystkich gratulacji. Dzisiejszy dzień i dzisiejsze te pierwsze godziny pokazały, że państwo reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom. Ten program był chyba dla wszystkich ogromną niespodzianką, ale ogromną zabawą, bo to były chwile wspomnień dla wielu z nas. Pani burmistrz przekazała aparaty fotograficzne, natomiast ja w imieniu Rady Miejskiej chciałabym przekazać album fotografii z całego świata do Biblioteki Miejskiej. Więc mam nadzieję, że tymi aparatami będziecie także robić piękne zdjęcia z każdego zakątka świata, w którym będziecie. Gratulacje. Proszę państwa, jestem bardzo wzruszona. Występuję tutaj w roli absolwentki tej szkoły i w imieniu pana wójta gminy Giżycko chciałam na ręce pani dyrektor, mojej koleżanki szkolnej przekazać życzenia. Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Giżycku. Z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły z radością i satysfakcją składam wyrazy najwyższego uznania i serdeczne gratulacje. 50 lat w życiu szkoły to kilka pokoleń nauczycieli i uczniów, którzy w rozwój placówki zaangażowali swoje serca i umysły. Pedagodzy, aby uczyć, wspierać i przyspieszać rozwój zdolnych, utalentowanych i pracowitych młodych ludzi, ale także, by pomagać w znalezieniu swojej życiowej drogi. Uczniowie, by zgłębiać tajniki wiedzy, dążyć do sukcesów na miarę swoich możliwości i sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły za wychowanie kilku pokoleń młodych ludzi, za wpojenie im humanistycznych wartości i przekazanie rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę, by kolejne lata obfitowały w dalszy rozwój i sukcesy, a także satysfakcję i spełnienie. Niech jubileusz ten stanie się jeszcze większą motywacją do dalszej pracy. Wójt gminy Giżycko, Andrzej Sieroński. Mówiłam, że jestem zdenerwowana. Ładną mam koleżankę, prawda? Z ławki szkolnej. Jeżeli można, to my w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego, w imieniu pani prezes Rusznickiej, która niestety nie może być dzisiaj obecna, dyrekcja, rada pedagogiczna, uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 1 w Giżycku. W imieniu zarządu oddziału ZNP w Giżycku składamy serdeczne gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia waszej szkoły. Dzień dzisiejszy niech będzie dniem radości z osiągniętych sukcesów. Nauczycielom życzymy, aby nadal wypełniali swoje zadania z poświęceniem czasu i talentu. Uczniom, aby sprostali 50-letniej tradycji szkoły. Absolwentom, by ich szkoła była drogowskazem w dorosłym życiu. Życzymy, by w waszej szkole zawsze panowały radość, szczęście i zgoda. Chciałbym również przyłączyć się do gratulacji z okazji 50-lecia. 50 lat w życiu człowieka to jest bardzo długo. 50 lat w życiu instytucji
to też jest jeszcze więcej, bo to jest wychowanie kilku, czasami nawet kilkunastu pokoleń uczniów. Życzę wszystkim nauczycielom gronu pedagogicznego spokojnych pracy, natomiast uczniom samych dobrych i celujących ocen na świadectwie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, u nas jak na wsi, zapraszamy, kto chciałby powiedzieć cokolwiek do nas miłego. Zapraszamy. Pani dyrektor, w imieniu klubu dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i naszego organu prowadzącego, pana starosty, pana wicestarosty, serdecznie dziękujemy wszystkim pokoleniom nauczycieli, którzy wychowywali bardzo dobrych uczniów, z którymi nam się bardzo łatwo pracowało. Dziękujemy za nich. Prosimy jeszcze o więcej. Nie zmarnujemy w późniejszym życiu. Dziękuję bardzo. Bardzo nam miło, że się a ja może w imieniu wszystkich tych ludzi, którzy w jakiś sposób, w którymś momencie swego życia związani byli ze szkołą, zacytuję kilka słów autora Małego Księcia. Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić. Nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniem życia. Gratuluję tych 50 lat i składam najlepsze życzenia na kolejne 50. Ja chciałam tylko prosić o więcej, gdyż jako specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy my bardzo dużo współpracujemy w związku z tym, że opiekujemy się młodzieżą i dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Więc gratuluję i myślę, że to nie koniec naszej współpracy. Z okazji tego pięknego jubileuszu, z głębi serca płynące życzenia adresowane pod kierunkiem dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów składa społeczność szkoły nr 4 w Giżycku. Dziękujemy za tą dotychczasową owocną współpracę. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. Dzięki piękne. Drobny prezent, albumy, zabytki świata, zabytki Europy. Mam nadzieję, że wzbogacą szkolną bibliotekę. Tak, powiem. Od przyjaciół gimnazjum numer 2 dla przyjaciół zespołu szkół numer 1. Wszystkiego dobrego. Ja pozwolę sobie przeczytać to, co znajduje się w tej ramce. Niech świętowany jubileusz stanie się inspiracją do realizacji wszystkich kolejnych planów i zamierzeń. Z wyrazami szacunku społeczność Gimnazjum nr 1 imienia Jana Pawła II w Giżycku. Bardzo dziękujemy. To jest praca wykonana przez naszą uczennicę. Tu jeszcze jedna pamiątka, Księga Mądrości, aforyzmów, ale myślę, że chyba bardziej dla pani dyrektor czy pani dyrektorek, jak zajrzałam do środka, także. Ja również chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim z okazji tak pięknego jubileuszu, pracownikom, nauczycielom, uczniom, absolwentom. Od dyrekcji, Rady Pedagogicznej, wszystkich pracowników oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Witam Państwa serdecznie. Ja reprezentuję szkołę numer 7, całą społeczność szkolną i życzę samych sukcesów. Dołączam się oczywiście do tych życzeń, których tu była moc. No i gratuluję takiej ogromnej tradycji
i tylu wspaniałych osiągnięć. Składam gratulacje na ręce pani dyrektor, ale oczywiście życzę powodzenia wszystkim państwu tutaj, którzy tworzycie tę społeczność szkolną. Gratuluję. Witam wszystkich, reprezentuję Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tutaj pani dyrektor ze swoimi wszystkimi pracownikami prezentuje. Tak, i z nauczycielami, tak. Także życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i od społeczności przedszkolnej, od nauczycieli też skromny upominek. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, szanowni państwo, ja zawsze z przyjemnością goszczę w Zespole Szkół nr 1 na Wilanowie, najczęściej wręczając jakieś nagrody, ponieważ tutaj uczniowie czynnie biorą udział we wszystkich konkursach profilaktycznych, które ja proponuję. I myślę, że to jest wspaniała sprawa, że szkoła nie tylko stawia na naukę, ale także na wychowanie. Na wychowanie, na bezpieczeństwo, na profilaktykę. Chociaż czasem mi się wydaje, że tutaj panuje tak wspaniała rodzinna atmosfera, że każdy problem jest rozwiązywany już w zarodku, zanim się jeszcze urodzi. I tego życzę, jak najmniej problemów. Ja również bardzo serdecznie chciałam podziękować od wszystkich pracowników Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałem integracyjnym w Giżycku na ręce pani dyrektor i wszystkich nauczycieli przede wszystkim za współpracę w dziedzinie integracji naszych najmłodszych uczniów. Dziękuję bardzo. Mili państwo, mam nadzieję, że nie jestem ostatnia w tej kolejce. Za chwilę tu się kolejka, podejrzewam, że jeszcze wydłuży. Ale w tej chwili chciałam bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor, mojej sąsiadce, a także dobrej duszy tej szkoły, bo wiem, że żeby nie ludzie, to na pewno i atmosfera, i osiągnięcia byłyby niestety zupełnie inne. Także na ręce pani dyrektor. Wszystkiego dobrego i myślę, że ta 50 to jest dopiero początek tego, co jeszcze może być tutaj wspaniałego. I tak zacznę od kwiatuszka. Dziękuję bardzo. A drugi kwiatuszek dla pierwszej wychowawczyni mojego jednego z synów, która przyczyniła się pewnie do rozwoju. Dzisiaj jest studentem Politechniki i mam nadzieję, że będzie się rozwijał. No i żeby coś zostało w szkole, to mam świeżutki folder Twierdz Bojen. To jest historia, perełka naszego miasta i mam nadzieję, że uczniowie tej szkoły będą chętnie odwiedzać ten obiekt. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie? To oddajemy głos pani Asi, bo to nie koniec atrakcji. Zapraszam państwa na zewnątrz do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, a następnie na kawę i tort w równie rodzinnej atmosferze. Zapraszam.